Dzień dobry ponownie, bo dzisiaj drugi filmik idzie. Co tam wtedy znalazłem jajka w tym paśniku, to ten filmik jeden puściłem, bo ale tu chodziłem między tymi tujami, tu jajka nie widziałem, ale dzisiaj mam znowu niespodziankę. Będzie chyba widać, bo teraz mamy wieczór. I zobaczcie, nie ma. Zobaczcie, co się dzieje. 15 jajek tutaj naliczyłem. 15 jajeczek i tam jedno, co dzisiaj było, tam było 7, ale liczymy, że to dzisiaj jedno tak samo doniosła, czyli 16 jajek na 26 niosek, a wcześniej nosiły mi się dwie. Przed świętami w ogóle nie miałem prawie jajek, jakiejś tam drobnej ilości, czyli poprawiło się, czyli ta moja pasza, która jest, ona jest dobra, one po prostu miały biegunkę, ja pamiętam, to żeśmy tą biegunkę zlikwidowali, tam mi ktoś poradził, to dziękuję bardzo temu panu, który mi tam poradził, żeby dawać im przez jakiś czas suchą karmę bez żadnych dodatków, i tak robiłem właśnie. Oprócz tego jeszcze doszło kozie mleko, tylko koziego mleka dostały ze 3-4 razy ogólnie, ale od jutra im znowu będę dawał kozie mleko, żeby miały takie bardziej urozmaicone, i świeże mleko, i siadłe mleko będę im dawał. Także słuchajcie, no radość jest dosyć spora, bo dzisiaj sporo tych jajeczek. Także tutaj no ja jestem bardzo zadowolony teraz. Ale rekordy niestety się nie niosą. Poczekamy na rekordy. Może jakoś ruszą, tak? Czyli ta moja siuta, którą ja robię, tam oglądaliście może wcześniej filmiki, ona była podawana i w tamtym roku, i w tym roku, tam jakieś dodatki dochodziły i też jakiś tam dodatek odchodził, ale nie powinno to mieć wpływu na nieśność. Po prostu one musiały sobie chyba taki przez dłuższy czas odpocząć. Może inaczej, cieplej się teraz zrobiło. To jest jedna sprawa. Tylko że ja w tamtym roku też była zima i tych jajek mieliśmy bardzo dużo, tak? 600 jajek na przykład za grudzień. No to z 27 niosek wtedy było. 27 chyba jakoś tak, 27, 28 niosek. I też one były z różnego wieku. Te nioski tak samo są z różnego wieku, bo są tak samo i z wiosny, które były z jajkiem, one się nam nosiły. Były mniejsze jajeczka oczywiście. No i tutaj widać po kurkach, że tutaj to wyżywienie nie jest takie złe, jak tam ktoś mnie krytykuje nieraz, że tego nie dajesz, może to zmieni i tak dalej. To nic, tutaj nie za bardzo, zmiana paszy też nie wpływa dobrze na nieśność, bo też kurka się musi potem przyzwyczaić, inaczej tą karmę musi przyswajać. No cóż, mówię, paszę mam dobrą, nie kupuję pasz, nie chcę kupować, mówię, jajko po paszy takiej śmierdzi, tam są jakieś ostrygi, nie ostrygi, ja nie ufam takim kupnym, to zboże z Ukrainy może iść tam, które jest poza kontrolą, ja kupuję od lokalnych gospodarzy i teraz w każdym filmiku będę pamiętał, żeby powiedzieć zawsze, że kupujemy od lokalnych gospodarzy. Nie kupujcie znikąd, tylko od lokalnych gospodarzy. I cały czas to by. A jak w filmiku jakimś nie powiem, to mnie upomnijcie, żeby to kupować. Bo uwierzcie mi, w dzisiejszych czasach jest ważne, żeby tych lokalnych gospodarzy, producentów żywności, polskiej żywności, żeby ich wspierać. Ja nic z tego nie mam, że tak mówię i tutaj reklamuję to. Nic nie mam, uwierzcie mi. My, jako Polacy, powinniśmy sobie pomagać nawzajem, czyli jak najmniej kupować. Jeżeli nie musimy, nie kupujcie w supermarketach. Nie kupujcie w supermarketach. Kupujcie od ludzi, co hodują te jajeczka, bo te jajeczka naprawdę są pyszne. No tak jak moje. Wszystkie te jajka są pyszne, ale moje są najpyszniejsze. I każdy tak powie, który ma jajka. Moje są jajeczka najlepsze. I uwierzcie mi, nam tych jajek cały czas brakuje. Dobra, to tyle, co chciałem się znowu pochwalić, że coś się urodziło. Więcej tych jajeczek. No słuchaj, jest taka sytuacja, że to kurki cieszą, jak jest wszystko dobrze. A później są też nieraz rozczarowania, tak jak u mnie było to rozczarowanie. Chodzisz 2 miesiące, 2,5 miesiąca i nic z tego nie masz. Cały czas trzeba karmić, chodzić przy tym i nic z tego się nie ma. Oprócz tego, że masz towarzystwo. Towarzystwo kurek też jest fajne. No ale jeszcze jakiś zysk z tego powinniśmy mieć, tak? Bo to słuchajcie, no to jednak kosztuje trochę tych pieniążków, żeby wydać. No za te pieniądze, co my wkładamy jako amatorscy hodowcy kurek, to jajko, wiecie, ile powinno kosztować? 2,50, bo ono, ta hodowla ogólnie nie jest rentowna i dlatego ci rolnicy też mają dopłaty, bo tak jakby mieli sprzedawać swoje zboże na rynku bez tych dopłat, to by było cienko. Tym bardziej, że coraz lepsze ma
maszyny są potrzebne i coraz większe to pieniądze kosztuje. Dobra, uciecha jest, zobaczymy jak ten stan się długo utrzyma, ale mam nadzieję, że do wiosny te jajka będą w tamtym roku znowu, znaczy w tym roku na Wielkanoc u mnie spadła nieśność, a w tym roku okazuje się, że na Wielkanoc będę miał jajka, więcej jajek niż w tamtym roku, niż w tym roku, bo tu nie, ale mi się pogmatwało. W przyszłym roku będę miał chyba więcej jajek na Wielkanoc niż w tym roku na święta wielkanocne. No dobra, wiecie co, bo dzisiaj jeszcze nie wypiłem, a już piątek i Nowy Rok trzeba. I dlatego mi się język pącze. Idę się napić drinka i może następny filmik będzie fajniejszy. Dzięki, na razie, cześć.